Kilka minut przed godziną 13 na obwodnicy Borku Wielkopolskiego doszło do wypadku. Zderzył się samochód osobowy z motocyklem. Czy udało się już ustalić jakieś szczegóły tego zdarzenia? Prawdopodobną przyczyną zdarzenia drogowego było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu przez kierującą samochodem osobowym. Do szpitala został przewieziony kierujący motocyklem, tak? Poza motocyklistą żadna inna osoba nie odniosła obrażeń. Poszkodowana motocyklistka trafiła do szpitala w Jarocinie. Na tą chwilę czekamy na ustalenia lekarzy. Autem osobowym podróżowały dwie młode dziewczyny.